Witam, nazywam się Hubert i postanowiłem nagrać swój pierwszy w życiu film, aby wziąć udział w konkursie organizowanym przez Szpejtech. Jak już mówiłem, będzie to moja pierwsza recenzja, aczkolwiek postaram dać z siebie wszystko, żeby ten film jakoś dało się oglądać. A będzie to recenzja scyzoryka marki Victorinox, konkretnie model Mini Champ Alux w wersji Silver. Zapraszam. Zacznijmy od danych technicznych oraz wymiarów tego scyzoryka. Jego długość to 58 mm, grubość to 1 cm, a waga to 40 gramów. W porównaniu do standardowego Victorinoxa 91 mm, to jest super tinker. Jak to wygląda? Może jeszcze o Sanremo 710. Jak widać, ten scyzoryk jest bardzo mały, idealny na EDC. Zacznijmy od tego, co go wyróżnia, czyli okładek. Okładki są wykonane z aluminium. Ma to swoje plusy, jak i minusy. Na pewno do plusów można zaliczyć to, że bardzo ładnie wyglądają, o wiele lepiej niż te standardowe, cylinderowe. Są bardzo cieniutkie i bardzo lekkie. Do minusów na pewno można zaliczyć to, że nie da się w nich schować ani wykałaczka, ani pensety, ale to akurat da się przełknąć, można to sobie schować gdzie indziej. Ja na przykład je noszę w portfelu. Z przodu mamy logo marki, a z tyłu wygrawerowaną nazwę. Przejdźmy do funkcji tego scyzoryka. Pierwszą z funkcji są ostrza tego scyzoryka, jedno standardowe o długości krawędzi tnącej około 3,5 cm oraz drugie, jak to mówi producent, pomocne przy otwieraniu listów o długości krawędzi tnącej około 3 cm. Zacznijmy właśnie od tego ostrza, ponieważ jest ono ciekawsze. Na końcu ostrze jest wygięte nieco w dół, co bardzo pomaga przy wycinaniu kartek z zeszytu i przycinaniu zwolnień. Ja najczęściej właśnie tego scyzoryka tak używam i tego ostrza. No, standardowe ostrze, no, standardowy kształt, długość jest porównywalna do tego małego ostrza z standardowych scyzoryków. Jest oczywiście trochę cieńsze i węższe. Pełny płaski szlif, bardzo dobrze się tym tnie, ale no, jest to małe ostrze, nie zostało one przystosowane do jakichś ciężkich prac. Można sobie tym obciąć nitkę, zastrugać jakiś malutki patyczek albo uciąć karton. W sumie to wszystko. Nie ma ono blokady, jak wszystkie narzędzia w tym scyzoryku. Dalej mamy otwieracz do butelek, ściągacz do izolacji oraz śrubokręt gwiazdkowy. Otwieracz do butelek jest dość mały, ale jeżeli umiejętnie go użyjemy, bez problemu da się otworzyć butelkę. Dalej ściągacz do izolacji, który jest dosyć tępy, nie jest w ogóle zaostrzony. Pewnie jest jakaś technika, która umożliwia używanie go, aczkolwiek ja nie umiem. Na końcu mamy mały śrubokręt gwiazdkowy. Mały, ale do takich śrubek, które najczęściej nam się zdarzają na co dzień, bardzo, ale to bardzo użyteczny. Przechodzimy do mojej ulubionej funkcji w tym scyzoryku, czyli nożyczek. Nożyczki są dość małe, krawędź tnąca ich to około 1,5 cm, aczkolwiek bardzo wygodnie się ich używa, przede wszystkim dlatego, że są bardzo, ale to bardzo precyzyjnie wykonane oraz ich ostrza są wygięte, co sprawia, że część krawędzi tnących, które się stykają, stykają się bardzo precyzyjnie, nie powoduje to rozchylania się tych nożyczek na boki. Można zauważyć też, że podczas zamknięcia tych nożyczek pomiędzy ostrzami powstaje mała szczelina. Tutaj nie będzie tego widać, aczkolwiek wszystkie marki, które produkują profesjonalne nożyczki, stosują ten patent. Sprężynują na takiej sprężynce. Bardzo wygodnie się ich używa. Czy to do paznokci, czy do nitek. Bardzo, ale to bardzo wygodne. Przechodzimy na drugą stronę. Mam tutaj narzędzie, które jest przystosowane do wciskania tych skórek przy paznokciach. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, nie jestem kobietą, kobiety najczęściej chyba tego używają. Ja tego używałem najczęściej jako taki duży zapasowy śrubokręt płaski. Jest ono bardzo fajnie do tego przystosowane, w sensie do tych skórek, ponieważ jest wygięte, coś a taka łyżka, co pozwala dobrze dopasować się do paznokcia. No właśnie, alternatywne zastosowanie, dlatego to taki duży śrubokręt płaski. Następnie mamy chyba jedno z najmniej użytecznych narzędzi, może nie bezużytecznych, ale najmniej użytecznych w tym scyzoryku, czyli linijka. Jest ona wyskalowana w calach i centymetrach. Centymetrów mamy tutaj 3,5, cali nawet nie wiem. Na końcu mamy śrubokręt płaski.
Śrubokręt płaski jest tak ściniowany na końcu. Ja używałem tego najczęściej jako taki mini łom. Całość nie jest wysoko hartowana, delikatnie się ugina, więc nie jesteśmy w stanie tego złamać tak łatwo. Chyba najbardziej teraz interesujące narzędzie w tym scyzorku, czyli takie ostrze z takim haczykiem i takim bardzo ostrym czubkiem w tym miejscu, służą nam do nacinania skórki cytrusów, na przykład pomarańczy. Możemy sobie naciąć i o wiele łatwiej się taką pomarańczę obiera. Dalej mamy tutaj na tym odcinku taką krawędź nącą, z jednej strony wyprowadzoną oraz wyprowadzoną pod bardzo dużym kątem. Jest to skrobak. Ja najczęściej używałem tego jako skrobak do korektora. W szkole bardzo często się to przydaje. I ostatnie narzędzie, takich głównych narzędzi, to pilniczek. Na końcu mamy również czyścik do paznokci. Czyścik do paznokci jest bardzo wąski i cieniutki, co sprawia, że łatwo go włożyć pod paznokieć i wyciągnąć sobie jakiś brud spod niego. Pilniczek ma fakturę takiej jakby ostrzałki diamentowej o bardzo niskiej gradacji. Bardzo wygodnie się tego używa. Można piłować nie tylko paznokcie, albo jakiś na przykład też plastik. Również świetna sprawa. Mam tutaj jeszcze kółeczko takie malutkie. Szwajcarzy podają to jako funkcję. No, nie wiem, może i jest to funkcja. Można tu sobie zaczepić kółko jakieś większe i przyczepić do kluczy, albo sznurek i nosić ten scyzoryk na szyi. Ja najczęściej jak ten scyzoryk przynosiłem, to w takim oryginalnym pokrocu Victorinoxa, na rzepik. Po prostu wkładałem do środka scyzoryk i tak sobie taki zestaw ze mną hasał codziennie na pasku do szkoły. Mam ten scyzoryk od zeszłorocznych świąt Bożego Narodzenia. Od tamtego czasu noszę go codziennie, naprawdę bez przerwy. Zdążyłem go dobrze przetestować i dowiedzieć się o nim duże rzeczy. Noszę go właśnie najczęściej do szkoły. Bardzo przydatne narzędzie w tym środowisku. Najczęściej właśnie używam nożyczek, tego zagiętego ostrza oraz tego skrobaka. Bardzo to są przydatne narzędzia i po prostu najczęściej ich używam. Cena tego scyzoryka to około 200 zł. To jest również jeden z minusów, myślę. Jest to dosyć dużo, ale biorąc pod uwagę wygląd scyzoryka, ilość narzędzi, samą markę oraz jakość wykonania, można to jakoś przełknąć. Myślę, że na jakichś forach internetowych, na grupach bądź w aukcjach można znaleźć ten scyzoryk taniej. Z ostatnich spraw technicznych takich, to może nie do końca technicznych, ale wygląd tego scyzoryka bardzo pasuje do takich zestawów srebrnych. Bardzo na przykład pasuje do Sanremo 710 albo na przykład do Sierra Katie Swindle. Tworzą razem bardzo, ale to bardzo elegancki zestaw. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o opis tego scyzoryka, myślę, że to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam całą ekipę Szpejtech, zarówno twórców kanału, jak i wszystkich subskrybentów. No i do usłyszenia.